Cztery proste opowieści o poszukiwaniu siebie. Czy wiecie, że czasami wszystko zaczyna się od kropki? Tak, od maleńkiej kropki. Kiedy odważysz się ją postawić, staje się ona punktem wyjścia. Dokąd? Ty decydujesz i o tym, jak wygląda droga, jaką ma barwę, kształt, czy jest prosta, czy jest jednak zawiła. Czy jest podążaniem za tym, co znasz, czy za czymś obcym, nieznanym, tajemniczym. Droga, którą wybrał Mateusz, jest przewidywalna, można by rzec logiczna. Krok po kroku, numer po numerze, kreśli kreski i kropki, najchętniej w kolorze zielonym lub czerwonym. Z tego zetknięcia skromnego talentu z uporządkowaniem powstają obrazy. Piękne obrazy. Mateusz też je lubi, lubi na nie patrzeć. Wiszą w jego domu. Sam nie uważa siebie za artystę, po prostu lubi malować. Czuje wtedy radość i to ona jest najwyższą sztuką życia, do której dąży. Może i ty spróbujesz postawić kropkę. W życiu nie ma rzeczy pewnych. Nigdy nie wiemy, co może nam sprawić radość, a co smutek. Wszystko zależy od tego, co lubimy. Marek lubi muzykę. Ona daje mu radość. Są duże i małe radości. Jest taka, kiedy leży z zamkniętymi oczami i słucha muzyki. I taka, gdy siedzi w wielkiej sali filharmonii i słucha prawdziwej orkiestry. Czasami wiruje po pokoju, a czasami wyobraża sobie, że stoi na scenie i coś gra, a nawet śpiewa po polsku, bo lubi polską muzykę. Słucha rozrywkowej, disco i poważnej. Piotr Szczepanik, Beatles, Shaggy Stevens, Modern Talking, Michael Jackson, New Kids on the Block, Chopin, Beethoven, Mozart, Strauss, Dworak, Wieniawski, Penderecki, Lutosławski. Każdy ma swoją listę przebojów. Różnimy się i to jest piękne. Życie jest jak jazda na rowerze. Żeby utrzymać równowagę, musisz być w ciągłym ruchu. Powiedział kiedyś elegancki naukowiec z bardzo dziwną fryzurą. Wielu ludzi jeździ na rowerze i uważa to za sposób na życie albo wyładowanie emocji. Dla Michała to po prostu jego moment, kiedy jest sam ze sobą. Siada na rower i jedzie zawsze tą samą trasą wokół zalewu. Mija drzewa, wodę, ludzi. Nigdzie się nie śpieszy, chociaż sił starcza mu na 2 godziny pedałowania. Zawsze robi jeden postój w tym samym miejscu. To czas na sok. Jest wtedy czujny. Obserwuje i nasłuchuje dźwięków otoczenia. Lubi przyrodę. Raz, dwa, raz, dwa. Z każdym ruchem rozszerza się kącik ust. To radość. Radość jedzie na rowerze i stara się utrzymać równowagę. Odnośnie równowagi. Kiedyś w Świecie Zofii przeczytałem, że wszyscy ludzie są mniej lub bardziej dziwni. Tak. Każdy ma prawo być inny. Ja mam na imię Piotr i uważam siebie za poszukiwacza intelektualnej prawdy. Wierzę w świat empiryczny i odkrycia naukowe, które sprawiają, że człowiek przestał wierzyć, że zaćmienie słońca to kara za grzechy. Czytanie relaksuje i uspokaja, a czytanie prac intelektualnych poszerza horyzont. Bo jak to kiedyś powiedział jeden naukowiec, zawsze warto nauczyć się czegoś nowego. Kiedy czytam, a czytam w ciszy po 2 do 4 godzin dziennie, 2 książki tygodniowo po około 200 stron, na przykład Fromma, Freuda, Kena Wilbera, teksty z historii, fizyki, chemii, biochemii, biologii, czuję się bardziej wartościowy. I tak od 13 roku życia czuję, że jestem bliżej prawdy o świecie. Bo życie nie polega na pędzie za pieniądzem czy karierą. Dużo zdrowsi są ci, którzy wiodą spokojne, usystematyzowane życie rodzinne i mają czas dla siebie. Taką chwilą dla siebie jest czytanie.
To, że jesteśmy ludźmi, że nasza konstrukcja mózgu odróżnia nas od innych ssaków, sprawia, że mamy moralność i ponosimy odpowiedzialność za swoje czyny. Bo jak powiedział inny myśliciel, sami tworzymy to, kim jesteśmy. A kim jesteśmy my czterej? Jesteśmy ludźmi, którzy się różnią, a łączy nas spektrum możliwości.